Film drugi powtórzony. Licznik z gazem. Rura gazowa. Rura idzie sufitem w kierunku łazienki. W tym miejscu tracę kontakt wzrokowy z rurą gazową. W łazience rura gazowa się nie pokazuje. Dopiero tutaj pokazuje się rura chyba gazowa. Przed nami rura ciepła, dająca ciepło. Idzie z góry na dół. Pod wanną jest mała przerwa, ale nie da się tam wejść do środka. W szafeczce pod umywalką jest taka rura. Piecyk gazowy. Junkers. I mamy kolejne rury, które idą od dołu i jest żółta zawleczka. I czerwony dzindzibo. Na jasny piecyk od dołu. Tak wygląda piecyk. Wychodzimy z łazienki, kierujemy się do kuchni. Pierwszy dzindzibo rzeczywiście ma druty w lewo i w prawo. Podążam za drutami w lewo i tracę z nimi kontakt. Może tu są pod tą listewką, ale trudno powiedzieć. I cały czas wzdłuż listewki idzie taki czarny przewód. Pominiemy ten moment. Tu jest cały czas listewka. O, ale zginął już przewód. Przewód tu się kończy. Przewód się kończy tutaj, wchodzi w ścianę. Tu jest parapet, który jest taki trochę od dołu spurchniały. I tu mamy... O, znalazłam. Wracamy. Tu idzie. Tu jej nie ma, idzie pod parapet tutaj. I z pod parapetem idzie do czarnego dzindziboła. Pod dzindzibołem jest również taki bardziej nowoczesny dzindziboł. Przed nami jest kontakt i bardzo ciekawa modernistyczna lampa. Tutaj mamy kaloryfer. Kaloryfer wchodzi do ściany. Teraz jeszcze zmierzymy odległości, więc odległość od okna to są dwie stópki, czyli 28 cm razy 2, około 60 cm. Odległość z drugiej strony od okna, tu nie widać całkiem zupełnie, ale tak zrobię z boku trochę. To tu mamy chyba 6 stópek było, nie pamiętam. Mogę zmierzyć jeszcze raz. Jedna stópka, druga, trzecia, 4 stópki. Niecałe 4 stópki. A w tą stronę są 2 stópki. I kolejny dzindziboł. Dzindziboł i tu się chyba już kończy. Tak, tu się już dzindziboły kończą.
I teraz mamy rurę. Mamy rurę, która wyszła nam z łazienki. Idzie górą. O, nie widać jej. Coś tu zrobić. Rura idzie górą. Idzie w dół. Idzie dołem. Pod tą rzepłeczką i kończy się tutaj. Tu się kończy rura. Zbliżenia na elementy rurowe. Pierwszy element rurowy zakręt, drugi takie coś, trzeci takie coś. Tu haczyk, żeby rura nie spadła. Tak to wygląda. Tu mamy kontakt kolejny. Teraz specjalnie dla tatusia otwieramy drzwiczki. I coś takiego tam jest. Żeby zaspokoić ciekawość tatusia. Co tam jest? Tam nie ma nic. Zamykamy drzwiczki. Idziemy dalej, co tu można zobaczyć. Tu już widzieliśmy, możemy jeszcze raz otworzyć umywalkę. Nie umywalkę, tylko otworzymy sobie szafkę. I mamy syfon, mamy rurę, która idzie do ściany. Nic tu, zdaje się, więcej nie ma. Pokazuję jeszcze puszeczki u góry, bo tata nie wie, że są puszeczki, jest u góry biała puszeczka. Taka sama puszeczka jest jedna w pokoju obok, czyli w pokoju mniejszym. I w pokoju większym puszeczki póki co nie widzę, ale mamy wystające dwa kabelki z tej strony. Mamy po wystających kabelkach z tej strony jeden kontakt, włączak, wyłączak. Tu są jeszcze jakieś dwa włączaki, wyłączaki, siatka jakaś taka wentylacyjna, nie wiadomo po co są. Taka jest tutaj, może do łazienki. O, mamy i drugi kontakt po drugiej stronie. I mamy dwa kontakty podwójne w dużym pokoju. Tutaj jest lustro. W lustrze jest lampka, która się właśnie zapaliła. A teraz ją wyłączymy. Tu licznik z gazem już był, tu mamy licznik z prądem. Proszę, to jest licznik z prądem. Jest plomba. Otwieramy dalej. Tu jest, tu nic nie ma, można zrobić jakąś półkę albo coś. Coś nie ma ostrości teraz. A tu jest schowany safe. Ale jak już wspominałam, nie ma. O, jest i ostrość, i jest safe. A tu jest taka półka, co tu nic nie ma. Co tu jeszcze? Tu jest górny pawlarz. Jak już tatuś wcześniej zauważył, żabki są u góry, żabki są też na dole, a pod spodem jest lampa. Tutaj dzwonek. Tu jest kolejna lampa, biało-czerwona. Żółto-biało-czerwona. Tu mamy kolejny taki biały. Co tatuś się pytał o nie?
I tu też jest taki, co tatuś się o nie pytał. Jest znowu kratka taka wentylacyjna, żeby nas to dobrze zwentylowało. Widok z okna jeszcze będzie. Okno plastikowe, otwieramy. Przed nami apartamentowiec. Z krzesełkami. Tu jakaś młodzież chodzi. Podwóreczko, chodniczki. To był jeden widok. Taki sam widok jest w pokoju obok. I będzie jeszcze jeden widok. Od strony ulicy widok będzie. Na ulicy. Tu są piękne starodrzewy. Dużo jest starodrzewów pięknych. I tu właśnie przejechał samochód. To jest ulica, która idzie do AWF-u. Po prawej stronie jest stacja metra, której nie zobaczymy, bo nam zasłania antena satelitarna. Po lewej stronie będzie AWF. Zamykamy. Tu jeszcze mi się przypomniało, że jest kaloryfer, którego wcześniej nie sfilmowałam. Rury idą w bok, idą w górę, idą w dół. Tu jest taki niezaciekawy karnisz. Prawdopodobnie do usunięcia. No to chyba wszystko. Rozłączam się.